drodzy mili, wspierający, kibicujący, zwolennicy działań Ratuj Ryby, partnerzy, patroni z Patronite'a, osoby, które wspierają obecnie cztery parki edukacyjne plus piknik. Dzieje się bardzo dużo, więc nie jestem w stanie tego opisać. Codziennie zresztą się wszystko zmienia. Wczoraj nagrywałem też filmy, chciałem je dzisiaj puścić, już są nieaktualne, więc pozwoliłem sobie przy okazji spaceru z dziczkiem nagrać do Was szereg informacji bieżących, dotyczących głównie właśnie tych parków edukacyjnych. Słuchajcie, po pierwsze, niezwykle serdecznie dziękuję, bo to, co się stało po weekendzie tym, no niesamowicie mnie zaskoczyło. Dodało oczywiście skrzydeł. Zmobilizowało do kolejnych działań, do jeszcze większego zaangażowania, do siedzenia po nocach i projektowania tych parków. Otóż, pierwsza podstawowa sprawa, o której, z którą wam chciałem się z wami podzielić, to jedna z osób, w zasadzie chyba przed weekendem, ja po weekendzie to sprawdziłem, wpłaciła bardzo dużą sumę środków. Znam tę osobę, jest to jedna z moich sąsiadek, kochana pani Alicja. Trochę nie mogę przełknąć tej kwoty, bo to jest prawie 4000 brakujących złotych do kosztów brakujących na wkład własny. W zasadzie zamiast szkół, które ten wkład własny no niby miały wnieść. Więc to jest po prostu niesamowite i szok. Z jednej strony to dodaje skrzydeł, z drugiej strony jak ma pojedyncza osoba takie sumy wpłacać, to mi jest zawsze tak no, nie do końca zręcznie, ale wytłumaczyłem sobie wszystko z tą osobą i no i jest. I mamy na wkład własny do budowy parków edukacyjnych w czterech placówkach. W przedszkolu Koziołki, Poznańskie Koziołki, przy szkole numer 40, w szkole numer 1 w Ściance, nowa lokalizacja po rezygnacji gminy Zaniemyśl, z którą mnie jeszcze bardziej cieszy, bo to jest Muzeum Rybactwa i Ochrony Wód w Sierakowie, w szkole mojej ukochanej, to znaczy nie przy szkole, ale w miejscowości przy muzeum. Także niezwykle mnie cieszy to, że za tą edukację, za wiedzę, za wykształcenie będę mógł taką cegiełkę wdzięczności w tym Sierakowie umiejscowić. Z potężną rzeźbą Suma i z wieloma planszami dotyczącymi ochrony klimatu. Także to jest jedna niesamowita informacja, że dzięki wsparciu bardzo wielu osób i podmiotów udało się zebrać na ten wkład własny. Zbieram dalej i to są kolejne jakby informacje, ponieważ jest szereg środków, które są niekwalifikowane. No na przykład wymienić tutaj takie transporty, które teraz czynię i jeżdżę po gminach, po tych szkołach. Będę miał jeszcze kilka spotkań właśnie w Sierakowie. Na obsługę księgową, na obsługę prawną, to są środki niekwalifikowane, to co musi ponieść fundacja sama. Na przykład na grafiki, których mnóstwo teraz powstaje, około 15 już powstało takich grafik. Niestety nie są w kosztach kwalifikowanych wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. No na przykład regulamin, o dziwo, ktoś by pomyślał, no jak? No bo plansze, rzeźby będą dofinansowywane, ale na przykład regulamin już nie. No i na to trzeba uzbierać własne środki. Obliczyłem to, jest tego w sumie 12 350 zł dla tych czterech miejsc. Także serdecznie Was jeszcze zachęcam. No zachęcony też Waszym tutaj udziałem i pomocą do wpłat, czy na konto fundacji, czy na Patronite. No wzdycham, bo ja nie lubię zbierać generalnie. Nie lubię, jak ja to nazywam, żebrać.
Osoby, które są blisko, wiedzą, że powstają z tego niesamowite rzeczy. Osoby, które śledzą dłuższy czas działania fundacji, 800 tych działań już w fundacji, 9 lat, wiedzą, że te środki nie pójdą na marne i będą one fajnie wykorzystane i przekazane. Te osoby, które śledzą, też wiedzą, że ja nie jestem zatrudniony we fundacji, więc nie ma tam żadnych kosztów osobowych i tak dalej, wynagrodzeń. Nie, to wszystko jest zrobione, ten czas poświęcony i tak dalej, charytatywnie. Albo no, muszę własne środki znaleźć, żeby móc sprostać no temu pomysłowi, który został wymyślony jakiś czas temu, ogłoszony. Zgłosiły się chętne szkoły do tego wszystkiego, no i realizujemy teraz. Co zatem następuje? No już w tym miesiącu powinny powstać 3 parki. Już mam nadzieję, że za tydzień uruchomione zostaną 2, no bo to się wszystko musi dziać w czasie. Ja nie mam środków, ale jestem w stanie przedłużyć termin płatności za pewne rzeczy i tak dalej. Natomiast muszę dochować rzeczywiście terminów, które wskazałem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Więc zebrałem wszystkie dokumenty, które są potrzebne do podpisania umowy. No i dzięki waszej pomocy i dzięki temu, że w ogóle to już maszyna ta ruszyła, złożyłem ostatecznie dokumenty do podpisania umowy na realizację tych 4 edukacyjnych parków. Z tego co wiem, obecnie fundusz nie zaproponował dofinansowania 90% do tych parków edukacyjnych, tylko trochę mniejszą kwotę, zamiast 88 tysięcy, 75 tysięcy. No nie wiem, bo ja się z jednej strony cieszę, że to już zostało uzbierane, ten wkład własny, a tu zaraz się okaże, że jeszcze będą potrzebne środki, żeby zrealizować jednak to przedsięwzięcie, plus część tych kosztów niekwalifikowanych. Mam jedną kwotę deklarowaną w powietrzu, która mogłaby zasilić ten brak, no natomiast no to są właśnie deklaracje, więc jeszcze nie mogę o tym oficjalnie powiedzieć. No i was proszę oczywiście, żeby pomóc. Was jest więcej generalnie. Nie chciałbym, żeby jedna kwota pochodziła tak duża od jednej osoby, ale wiele z was osób po tę symboliczną kwotę, którą możecie przekazać na edukację dzieciaków, na to, żeby ta wiedza dotarła do jak największej ilości osób, na to, żebyśmy się mogli cieszyć tym zielonym dookoła i świeżym powietrzem. Więc jeszcze raz kieruję do was serdecznie apel z prośbą o dalszą pomoc. Za tydzień już powstaną pierwsze parki. Dzielę się z wami poszczególnymi planszami raz na jakiś czas, które powstają. Jest jeszcze ich dużo, więc będę na bieżąco udostępniał. Możecie je na bieżąco zobaczyć. To wszystko rusza. Są w tej chwili projektowane końcowe projekty dotyczące pewnych części regulaminów, pewnych części jeszcze takich ozdobników. Natomiast większość plansz już jest w produkcji, większość elementów dla tych wszystkich parków już jest w produkcji. Większość rzeźb już została wyprodukowana. Są w produkcji bodajże 2 ostatnie. No więc mam nadzieję, że w tym miesiącu powstaną 3 parki, ewentualnie na wrzesień przesunie się tam Sieraków, który wypadł, jakby w ostatnim momencie został szczęśliwie uratowany, ale zamierzamy w tym miesiącu zainstalować zdecydowaną większość tych parków. Informacja tutaj dla osób wspierających, słuchajcie, bo moim zdaniem jest to fajne, wpadłem na pomysł, żeby was zaprosić, że osoby, które mnie słyszą, które wspierały patronów z Patronite'a, zapraszam serdecznie na otwarcie jakiegokolwiek, gdzie macie bliżej, czy w Poznaniu, czy w Ciance, czy w Sierakowie, takiego parku. Dajcie mi znać. Uszykuję dla was sadzonkę z ogrodu botanicznego przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otrzymałem już część sadzonek. Pewne skitrałem sobie po sprzątaniu brzegów Warty. Podlewa mnie cały czas. Więc osoba, która się do mnie zgłosi, no przepnie tą stęgę jednego z tych parków, albo jak chce, to we wszystkich może być. Koniecznie z dziećmi, jeżeli jest taka możliwość.
i zasadzi sobie taką sadzonkę krzewu, drzewka. A! Lecą gałęzie. Krzewu, drzewka w danym parku. Także zgłoście się do mnie, proszę bardzo, w wiadomości prywatnej, żebyśmy ustalili terminy i waszą obecność. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Szczególnie też osób, których jeszcze nie znam. Apeluję tutaj do pani Wandy, którą bardzo, bardzo serdecznie chciałbym poznać, która ojeju, od lat wspiera bardzo dużo projektów, czy zarybieniowe, czy restytucji siotra, czy sprzątanie brzegów Warty i tak dalej, tak dalej. Serdecznie chciałbym podziękować jej osobiście i wszystkim, których dotychczas nie poznałem osobiście, też bym chciał przy okazji takiej właśnie podziękować, podać rękę. Także bardzo serdecznie zapraszam do osób, które wsparły te parki, czy patronów stałych, żeby otworzyć, żeby zobaczyć, jakie cuda powstają i zasadzić to drzewko. Co dalej następuje? Plansze przygotowaniu, instalacje będą w następnym tygodniu już. Ewentualnie na wrzesień ten Sieraków. No i będzie kolejny projekt, który obiecałem też uczestnikom sprzątania brzegów Warty od źródeł do ujścia w tym roku. To była już 9. akcja taka ogólnopolska, 15. akcja tutaj lokalna. Zapraszamy serdecznie razem z Rodzinką Dzikich i z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na piknik ekologiczny, edukacyjny do Obornik. Datę podamy, będzie utworzone wydarzenie. To już będzie w sierpniu, w ostatni weekend sierpnia. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników sprzątania brzegów Warty, ale też z okolic Obornik, jeżeli ktoś będzie chciał. Będziemy podczas tego pikniku, oprócz tego, że będziemy się edukować, cieszyć, pływać po rzece Warcie, będziemy zbierać przy okazji tego pikniku na leczenie Olka. Który jest znany rodzince dzikich i postanowiliśmy wspólnie, żeby pozbierać również przy okazji tego pikniku pieniążki dla rodziców na leczenie Olka. Serdecznie was zapraszam. Serdecznie zapraszam do zgłoszeń wszystkich patronów z Patronite'a, osoby, które wpłacały na pomoc w przygotowaniu projektu tych czterech parków. Bardzo, bardzo, ale to bardzo dziękuję. No, tutaj na pierwszej kolejności koniecznie chciałbym wymienić panią Alicję, która tak zszokowała ostatnią wpłatą wszystkim, którzy wpłacali na konto fundacji, wszystkim patronom, którzy zasilają po 7, po 17, po 27 zł na stałe, co miesiąc konto Patronite'a. Partnerom, którzy dołączyli się do tej zbiórki, czyli Blitstonowi, który zebrał podczas pikniku środki, Aquanet Laboratorium, która podczas swojego jubileuszu także zebrała część środków i dołożyła się do instalacji tych parków. Dalej Decathlonowi, który zbierał w puszkach fundacji w sklepach koło Poznania i w Poznaniu. I także się jakaś tam suma uzbierała w szkole prywatnej w Bidrusku. Panu Zbigniewowi Eichlerowi, który pomógł bardzo w powstaniu, w przeniesieniu tego jednego z parków do Sierakowa, a także zdeklarował kolejną pomoc. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście wszystkim burmistrzom, wszystkim gminom, w których jest zainstalowana, wszystkim szkołom, w których będzie instalowany ten park. Gminie Sieraków z burmistrzem panem Witoldem, z dyrektorem Muzeum Rybactwa i Ochrony Wód w Sierakowie. Wszystkim wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze tak nie było takiego poruszenia, jeszcze nie było w ogóle takiej zbiórki, no to są duże kwoty. Jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby matka rodzona wpłacała kilkukrotnie z rodziną i tak dalej. Serdecznie wam za to dziękuję.
trzymajcie kciuki, żeby to wszystko się udało, bo te terminy i te instalacje i tak dalej, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Mam nadzieję, że wspólnie to wszystko utworzymy i śledźcie stronę fundacji, czy facebookową, czy youtuberowską. Tu od razu youtuberów przepraszam, że nie mogę kręcić na bieżąco kolejnych filmów. Nie mam po prostu na to środków i czasu. Także wrócę do tych edukacji wideo na YouTubie, jak się troszeczkę uspokoi. Jest dużo bardzo zaległych, ciekawych filmów. Zapraszam do subskrypcji, kto nie ma zasubskrybowane kanału Ja to Ilby. No i zapraszam do śledzenia i zapraszam do śledzenia tych dat i zapraszam do otwarcia we wskazanych datach, jak już zamknę do 100% tą logistykę, to Wam powiadomię o datach otwarcia tych parków. Serdecznie, serdecznie jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I pozdrawiam Rybio.